Kończy się Adwent, wszystkie cztery świece zapalone. Znak, że przyjście Jezusa tuż, tuż, coraz bliżej, a my jesteśmy w gościnnych progach siostry Beaty. Witam serdecznie. I mam do siostry pytanie. Słucham. O czym myśleć w Adwencie? No siostro, to już nie jest tajemnicą, o czym myśleć w Adwencie, bo przecież codziennie przez cały Adwent jedna nasza siostra nam podpowiadała jakąś ciekawą myśl na cały dzień. Ja widziałam, że niektóre siostry to nie tak z głowy, ale czytały z czegoś. No tak, wszystkie myśli tak naprawdę były naszej świętej Urszuli, a były czytane z myślnika. Myślnik ze świętą Urszulą. To jest taki nasz nowy notes, pamiętnik, właśnie coś takiego bardzo ciekawego. Jak to wygląda? To wygląda tak, siostro, bo odwróciła, o, właśnie. Że są myśli świętej Urszuli. I na każdej stronie jest inna? Na każdej stronie jest inna, chyba ponad 100 myśli, z tego kropki, co pamiętam. Kropki, kropki, kropki? Kropki, bo wiemy, że teraz bardzo są takie, no, pomocne kropki i do rysowania, i do pisania. I kwiatek, który można sobie pokolorować, to jest kwiatek, który też przypomina świętą Urszulę, bo to są niezapominajki, tak jak tutaj na okładce. Tak. Dlatego, że w jednym ze wspomnień czytamy, że święta Urszula miała oczy jak niezapominajki. Więc wszystko się z nią łączy, a jednocześnie wszystko nam pomaga właśnie myśleć też o tym, co Boże. Skąd taki myślnik można wziąć? Czy trzeba być urszulanką, żeby go mieć? No nie, nie trzeba być urszulanką i myślę, że trzeba po prostu wybrać się do Pniew, odwiedzić świętą Urszulę, nie wolno. Pomodlić się przy jej sarkofagu. Myślę, że niedługo będzie wolno i tam można taki myślnik sobie kupić. A mogłaby siostra jakąś myśl z myślnika zostawić nam na dzisiaj? Na dzisiaj? Uśmiech na Twojej twarzy wywołuje uśmiech na innych twarzach. Dobrego Adwentu!